Cześć, nazywam się Tomek Woliński i w ramach tego materiału pokażę Ci, jak przy pomocy kilku prostych narzędzi napisałem, przygotowałem taką automatyczną sekretarkę, która zarządza moimi spotkaniami. Wiadomo, że spotkania zawsze są dla nas problematyczne, bo trzeba dogadać odpowiednich ludzi, trzeba ich poinformować. Jeszcze może chcielibyśmy, żeby nasze spotkanie było nagrywane, no a później znowu chcielibyśmy przekazać tą informację o tym nagraniu dla wszystkich uczestników. I dogadywanie takich rzeczy. Jeżeli robimy to ręcznie, zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. I w ramach moich integracji wprowadziłem kilka takich usprawnień, które właśnie zarządzają mi tym procesem. I tu teraz chciałbym Ci pokazać, jak to zostało u nas zrobione. Pierwsza rzecz, jeżeli wprowadzamy sobie tego typu integrację, to zawsze trzeba się zastanowić, jak dokładnie wygląda ten proces. Dlatego, że nie ma sensu niczego automatyzować, jeżeli nie wiemy, jak to dokładnie działa pod spodem. Więc jeżeli mamy na wejściu jakieś śmieci, mamy jakieś, Zamieszanie, no to nie jakby nie spodziewajmy się, że uda nam się to w odpowiedni sposób później zautomatyzować. Także pierwsza rzecz, którą tutaj zrobiłem, było podzielenie tego na dwa procesy. I pierwszy proces polega w ten sposób, że ustawiam sobie, kiedy konkretnie będę miał jakieś spotkanie. Ja akurat korzystam tutaj z kalendarza Googleowego, więc mamy takie cykliczne spotkanie, które odbywa się obecnie raz w tygodniu, natomiast w różnych dniach i w różnych godzinach. Ja z pewnym wyprzedzeniem ustalam takie takie terminy i najczęściej jest to nasze jest to sobota rano albo czwartek wieczorem ale robię to właśnie z tygodniowym albo z dwutygodniowym wyprzedzeniem i tutaj ja jestem tą osobą decyzyjną która podejmuje decyzję kiedy to spotkanie ma się odbyć także bazujemy na moim kalendarzu dodałem takie spotkanie do mojego kalendarza i teraz chciałbym poinformować zainteresowane osoby o tym spotkaniu i za to odpowiedzialna jest moja pierwsza integracja i ta pierwsza integracja uruchamiana jest raz w tygodniu łączymy się tutaj z moim kalendarzem Googleowym pobieramy te wydarzenia pobieramy je konkretnie po nazwie także nazwa jest tutaj kluczowa odfiltrowuję sobie odpowiednie te wydarzenia i dodatkowo jeszcze parsuję tutaj datę oraz godzinę tego spotkania dlatego że później będzie to jakby moja taka nazwa mówimy że tego dnia będzie jedno spotkanie konsultacyjne i konkretnie o tej godzinie udało mi się wyciągnąć tą nazwę tutaj tak mamy tą nazwę i teraz przy pomocy tej nazwy poruszam się już w pozostałych dokumentach. My akurat mamy tutaj przygotowaną taką stronę w Notion, gdzie przechowujemy informacje o tych wszystkich wydarzeniach. Tutaj też jest link do, do spotkania, ale też są archiwalne wpisy z nagraniami. Także w pierwszym kroku po tej nazwie odfiltrowuję sobie obiekty w Notion. Udało mi się je tutaj znaleźć albo jeżeli nie udało się tak, to tworzę sobie wtedy nowy Obiekt, czyli pojawiło się wydanie w, wydarzenie w kalendarzu. Raz na tydzień odpalamy tą e, integrację. I jeżeli nie było nowego wpisu, to dodaję nowe wpis w naszej stronie. Tą stronę, którą później będę udostępniał w ramach naszego Discorda, już bezpośrednio dla kursantów. I oni mogą sobie spojrzeć, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce, i będzie też tam za chwilę link do, do nagrania. Udało się zaktualizować tą stronę. No to robię teraz ostatnią rzecz. Tutaj akurat wywołuję ręcznie taki HTTP request. Jest to dodatkowy endpoint, pod którym ukryty jest nasz bot. Do komunikacji na Discordzie. Jeżeli wywołam ten adres i przekażę tam odpowiednie parametry, to tutaj, w ramach kolejnej naszej integracji, pojawi się takie, taka informacja na naszej grupie. Hej. Już niedługo nowe spotkanie, podajemy datę, a no więcej informacji będzie w podlinkowanej stronie. No i tam można sobie to wszystko zobaczyć. No i ja tutaj nie muszę już całkowicie nic robić, jakby normalnie, tylko zarządzam swoim kalendarzem. Więc to na pewno zoptymalizowało mi bardzo dużo rzeczy. To jest jedna integracja. Druga integracja jest już odrobinę bardziej rozbudowana. Odjedziemy sobie tutaj trochę, żeby ci pokazać, jak ona wygląda. I z kolei ta integracja odpowiedzialna jest za to, żeby po tym, jak odbędzie się spotkanie, po tym, jak będziemy mieli już nagranie, odpowiednio przetworzyć ten plik, dodać do tej strony, no oraz oczywiście poinformować naszych kursantów, że jest już nagranie. Także jak to robimy? Jeżeli chodzi o nagrania, tutaj korzystamy z Google Meet, czyli spotykamy się, rozmawiamy z, z kursantami, odpowiadam na ich pytania i kiedy skończy się to z spotkanie, które było nagrywane Google Meet, zapisze ten plik wideo i wrzuci go na dysk Google'owy. Tutaj nasłuchujemy na konkretny katalog. Tutaj jeszcze dodatkowo mam filtrowanie po, <laughs> przepraszam, filtrowanie po nazwie tego pliku. No znowu parsujemy ten nasz plik i dostaliśmy się już do tego pliku, który jest na dysku google'owym i tutaj zaczyna się odrobinę magii. Tutaj było szczerze mówiąc trochę zabawy, dlatego że chcę ten plik przenieść z dysku google'owego na Vimeo i domyślę tutaj hmm, Komponenty z Make.com z byłego Integromatu nie obsługiwały tego, dlatego najpierw w pierwszym kroku z, robię tutaj publiczny link do tego pliku, tak żeby on był dostępny z zewnątrz. Tutaj odpowiednio to przeparsowuję i wywołuję ręcznie api Vimeo, żeby przenieść ten plik. Były tutaj co prawda gotowe komponenty, natomiast one nie obsługiwały uploadowania pliku po, po linku, więc można było tylko jakby bezpośrednio. Połączyć te komponenty Google Drive i Vimeo, ale przy długich nagraniach, tak jak my mamy już godzinne nagrania, które zajmują po kilkaset mega, nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie, dlatego przekazuję tutaj bezpośrednio link do Vimeo. Tutaj uploaduje się już nasze nagranie. Tutaj dodatkowo jeszcze ustawiam odpowiednią nazwę dla naszego nagrania. Znowu, żeby później łatwiej było to odczytać, przekazuję to do odpowiedniego katalogu. Czekamy, aż to się przeprocesuje. Bo wiadomo, że jak duże wideo wrzucamy, to musi się to gdzieś tam w tle przetworzyć. Zmieniamy uprawnienia do tego pliku na Google Drive, no i wracamy do naszej strony, bo musimy tutaj dodać informacje, gdzie jest to nagranie, z konkretnym linkiem, tak żeby nasi kursanci mogli sobie spokojnie już później z tego skorzystać. Cała no, brudna robota, można powiedzieć, że już została zrobiona, także został nam ostatni krok. Znowu wywołujemy tutaj. Request, który poinformuje naszych kursantów, że że wideo jest już nagrane i że można z niego skorzystać, więc już sama przyjemność i tutaj nasz bocik poinformuje po prostu kursantów. To jest tylko jedna z moich integracji, no ale myślę, że w dosyć dobitny sposób pokazuje ci, jaki ogrom możliwości drzemie w tego typu rozwiązaniach. I wiadomo, że dzięki temu oszczędzamy bardzo dużo czasu, ale też usprawniamy te nasze procesy, więc znowu wszyscy na tym zyskują. Ważne tylko, żebyśmy korzystali z takich rozwiązań no i żebyśmy wiedzieli, jak to robić. Dlatego warto edukować się w tym temacie. Jeżeli chcesz rozwijać się jako programista, jeżeli interesują ciebie tego typu tematy, to koniecznie zobacz materiały, które podlinkowałem poniżej. Tyle z mojej strony. Trzymaj się. Cześć.